Dzisiaj dam Wam kilka wskazówek, jak funkcjonować w zespole. Określcie cel zespołu przed założeniem zespołu. Odpowiedzcie sobie na pytanie, dlaczego gracie? Dla zabawy czy dla pieniędzy? Charakter zespołu wpłynie na oczekiwania i stopień zaangażowania każdego z członków zespołu. Powinien być znany od początku. Określcie repertuar, czyli jaki w ogóle to będzie zespół. Coverowy czy projekt autorski. Określcie plany. Na przykład, za 2 miesiące wchodzimy do studia nagraniowego nagrać demo, które pozwoli zdobyć pierwszych klientów. Albo za 2 miesiące gramy pierwszy koncert z autorskim projektem. Koniecznie określcie, w jakim czasie cele mają być osiągnięte. Określcie, czego potrzebujecie, aby plan zakończył się sukcesem. Tworzycie bazę popularnych utworów, które będziecie grać na koncertach. Wybieracie jeden, który wychodzi Wam znakomicie. Przygotowujecie się, nagrywacie ścieżki i klip promocyjny. Resztę czasu poświęcacie na dopracowanie całości materiału i promocję zespołu wśród znajomych czy w internecie. Druga propozycja. Tworzycie kompozycje, teksty i muzykę. Tworzycie demo, poprawiacie błędy, ćwiczycie, wychodzicie na scenę. W obu przypadkach cel osiągnięty. Cel może być dowolny tak długo, jak zostanie spełniony. Mówiąc o sukcesach, progres daje motywację do pracy. Nie ma progresu, nie ma chęci rozwoju. Progres przyjmuje wiele form i nie sprowadza się wyłącznie do pieniędzy. Możecie się lepiej dogadywać, dzięki czemu lepiej rozumieć na scenie. Możecie tworzyć lepsze kompozycje. Możecie podciągnąć umiejętności techniczne i wspólnie grać lepiej. To tylko nieliczne przykłady tego, w jaki sposób można się rozwijać. Dopóki progres jest zgodny z celem, to z dnia na dzień będzie lepiej. Polecam pracować nad słabościami, dzięki nim nauczycie się najwięcej. Plan próby. Każdy przychodzi przygotowany na konkretną godzinę, w konkretny dzień, w konkretne miejsce. Nie ma spóźnień, wymówek i niedomówień. Próba bez planu kończy się pitoleniem, nic w ten sposób nie osiągniecie. Osoba odpowiedzialna powinna przygotować demo albo kwity dla wszystkich. Ustalcie, ile jesteście w stanie zapłacić i wynajmijcie salkę zawczasu. Umówcie się, ile utworów gracie, jakie błędy chcecie wyeliminować, nad czym chcecie pracować. Nie traktuj czasu prób jako czasu osobistych ćwiczeń. Nie pokazuj się nieprzygotowany. Nie graj między piosenkami, gdy ktoś chce coś powiedzieć. Mnie to zawsze wyprowadza z równowagi. Nie obwiniaj innych za swoje błędy. Nie wychodź poza swoją rolę w zespole. Wskazówka członka zespołu może odwrócić losy utworu. Może dotyczyć warstwy muzycznej utworu, poprawienia błędu albo zwrócenia uwagi na coś, co pomijamy, a co jest ważne. Czasami warto posłuchać dobrej rady. Nie upijaj się. To chyba zrozumiałe, nie? Nie wnoś do grupy negatywności. Daruj sobie krytykę, jeśli nie dotyczy tego, co robicie. Świetny punkt. Jeśli dziewczyna cię wkurwia, to nie przynoś tego na próbę. To nikomu nie pomoże. Nie zapraszaj gości, zwłaszcza dziewczyn i chłopaków. Jeśli zespół złożony jest z samych chłopów, jedna baba potrafi zmienić dynamikę grupy. Nie używaj telefonu, chyba że do nagrywania próby. Nie testuj sprzętu innych. Szkoda czasu. Odwiedź kolegę w domu, zostań na browara czy dwa. Próba to nie na to czas. Wskazówka. Nagrywajcie siebie na próbach. To najlepszy sposób na weryfikację poziomu zespołu. Usłyszycie błędy, których myślicie, że nie ma, a one tam są, tylko ukryte pod stertą szumu. Pogadajmy o sprzęcie. Powinniście mieć własne instrumenty. Sprawne, niezawodne, uniwersalne. Ze swojej strony polecam gitary, które łatwo przestroić i zawsze brzmią dobrze. Straty, tele i Les Paula. Do tego koniecznie tuner podłogowy. Wybierz instrument, którym oblecisz cały materiał i koniecznie załatw sobie backup. Zapas ratuje dupę. Korzystaj z prostych rozwiązań. Im mniej masz, tym mniej może pójść nie tak. Lider i frontman. Nie ma lidera, nie ma zespołu. Nie ma firmy bez szefa. I to nie musi być ta sama osoba. Lipko był liderem, Cugowski frontmanem. Każdy ma określone zadanie, działa dla grupy. Nie ma miejsca na ego. Celem jest muzyka, a nie indywidualne popisy muzyka. Frontman jest na pierwszym miejscu i to wokół niego toczy się widowisko. Zaakceptuj to, a twój zespół zajdzie daleko. Istotne, reszta muzyków musi mieć coś do powiedzenia, aby czuła się potrzebna. To normalna ludzka potrzeba. Ego zostawcie za drzwiami. Nie upierajcie się na siłę przy pomysłach, które nie działają. Spróbujcie, przetestujcie, zdecydujcie, idźcie dalej. Nie ma miejsca na to, co nie działa. Koniec. Kropka. W sytuacjach spornych potrzebna jest osoba decyzyjna, czytaj lider, a koniec końców i tak wszystko zweryfikuje scena. Jeśli się nie lubicie, nie przetrwacie trudu w prowadzeniu zespołu, pożrecie się już na pierwszym zakręcie. Jestem tego więcej jak pewien. Proces twórczy. Istnieją dwa obozy. Jeden, w którym utwory pisze się wspólnie, drugi, w którym gotowe utwory przynoszone są na próbę. Proces zależy od dynamiki funkcjonowania zespołu i nie ma złego czy dobrego sposobu. Jest po prostu sposób, który działa albo nie działa. Wybierzcie jakiś, wypróbujcie, proces dopracujcie wspólnie. Nastawienie. Nie oczekujcie jednakowego zaangażowania od każdego członka zespołu.
To niemożliwe. Każdy ma własne problemy, nie każdemu tak samo zależy. To normalne, naturalne, przełknij te pigułę teraz, nie będziesz zaskoczony później. Wiedza i komunikacja. Nauczcie się rozmawiać językiem muzyki. Umówcie się, że poznacie absolutne podstawy potrzebne do komunikacji. Określcie zakres wiedzy, jakiej potrzebujecie, aby prowadzić próby efektywnie. Wiedza o dźwiękach, podstawowe konstrukcje muzyczne i znajomość instrumentu to absolutny fundament, który powinniście znać. Ale ustalcie własny, o który oprzecie swój proces komunikacji. Zespół to praca. Przygotowanie materiału zajmuje czas. Zgranie zajmuje czas. Dojazdy zajmują czas. Do tego brak gwarancji, wahania motywacji i trudności ze znalezieniem ludzi, którzy będą się lubić. To tylko niektóre ze stosu problemów, jakie przyjdzie Wam rozwiązać. To nie takie proste, jak się wydaje. Bardzo dużo rzeczy musi pójść dobrze, a to rzadkie. Ale żeby nie było, że tak pesymistycznie. Próbujcie. Może to właśnie Wy będziecie następni polscy wielcy.